Witamy tutaj w Koszołach przyjaciela dzieci, lekarza, samorządowca i posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, akurat w dniu tak uroczystym Święta Flagi Narodowej, tutaj u nas w Koszołach. Wiemy, że ta nasza flaga zawsze łączyła nas wszystkich, zarówno teraz ma nas łączyć i zarówno wcześniej. I ta miejscowość też jest bardzo bogata, jeśli chodzi o historię walki o niepodległość, walki o przetrwanie. I także to jest miejscowość, która też dała przykład dobrego patriotyzmu, a zwłaszcza tolerancja. Tutaj akurat znaleźli się zarówno cerkiew, zarówno kościół katolicki i zarówno niedaleko stąd Stużanka meczet. A więc jak widać, to jest taka kolebka tolerancji. I bardzo jestem rad i dumny z tego powodu, że najważniejsze dla mieszkańców tej wsi to jest to, jaki jest ten drugi człowiek, jego człowiek. Posłuch, do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam Obca przewodziła, szablą odbierzemy. Nasz marsz dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za tym przewodem złączy się z narodem. No i cieszę się bardzo, że dzieci, gdzie ta szkoła jest aktualnie, nie funkcjonuje, ale ta szkoła będzie miejscem, żeby dzieci tutaj uczyły zasady wiązania z tą ziemią, uczyły zasady dobrego wychowania obywatelskiego i będą się bawili na placu zabaw i nad ich głowami będzie wiewała nasza flaga, polska flaga. Pan poseł był tak grzeczny, że sprezentował dzieciom ze wsi Koszoły maszt i flagę narodową, ale te maluszki są wdzięczne. One nawet już pomagały montować nam ten maszt i zawieszać flagę. Cezary Nowogrodzki, Stowarzyszenie Tłoka, Koszoły, fantastyczna miejscowość, gmina Łomazy. Dzisiaj poseł Riad Hajdar tutaj właśnie i inicjatywa właśnie postawienia, usadowienia tego masztu, ciągnięcia flagi na maszt, hymn odśpiewany przez mieszkańców i dzieci. Ale panie Cezary, to chyba nie koniec tego dzisiejszego dnia. No jeszcze nie koniec. Koszoły to wieś spotkań z historią i jednym z takich ważniejszych wydarzeń był fakt pojawienie się w Koszołach generała Józefa Bielaka. Bielanka była centrum życia tatarskiego, szeroko rozumianej okolicy. To był dżemiat, czyli wspólnota. Tutaj był meczet, który grupował społeczność z bardzo szerokiego terenu. Tatarzy mieszkali także w Koszołach, tam gdzie mieszkali Bielakowie i włości miał generał Józef Bielak. I jego potomków. Generał Józef Bielak urodził się w roku 1729, dosyć dawno. Zmarł w roku 1794. Był wybitnym człowiekiem. Przyjechał tutaj do nas z okolic Nowogródka, z miejscowości Łowczyce. Dowodził 4. Pułkiem Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wspierał Polaków w ich szlachetnych dążeniach i w czasie Konfederacji Barskiej, kiedy tutaj bracia puławscy przyjeżdżali do Koszoł prosić generała, by przyłączył się do Konfederacji. Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja wybuchła wojna rosyjsko-polska w 1792 roku. Generał był jednym z dzielniejszych dowódców tej kampanii. Został odznaczony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego orderem Virtuti Militari jako jeden z pierwszych kawalerów. Natomiast w czasie powstania kościuszkowskiego również wspierał Tadeusza Kościuszkę. Jego pułk dzielnie walczył. No i zmarł w sposób naturalny generał właśnie w roku powstania kościuszkowskiego. Natomiast później, aż do połowy XIX wieku w Koszołach mieszkali jego potomkowie. Bardzo wielu. On miał tutaj 13 dzieci.
miał 13 dzieci i jeden z jego potomków był później jeszcze adiutantem u Józefa Piłsudskiego. Także bardzo zasłużona rodzina, pamiętajmy o nich. I po tej uroczystości tutaj z posłem przemieszczamy się do Studzianki, gdzie znajduje się grób generała i tam zostaną wręczone, znaczy złożone kwiaty i uczcimy pamięć generała. Przykład generała Bielaka to również przykład tego, że nieważne gdzie się urodziliśmy, zresztą może niekoniecznie generała Bielaka, ale mieszkańców tutaj w Koszołach i mieszkańców sąsiednich miejscowości, przecież tutaj są to słynne Zagłębie Tatarskie, Polakiem się jest sercem, nie z miejsca urodzenia. Tak, i tutaj... Tego poseł Hrydat Hajdar dzisiaj to też taka szczególna, wymowna dzisiaj postać. Poseł Hajdar jest przyjacielem dzieci, jest lekarzem, był samorządowcem, jest posłem i dzielnie służy swojej ojczyźnie, Polsce, w której mieszka już kilkadziesiąt lat. I tutaj w historii, tutaj nawet naszego regionu mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo takich postaci. I przyjmujmy wszystkich tutaj gości, którzy do nas przyjeżdżają, którzy coś dobrego robią dla mieszkańców, dla regionu. I nie dopatrujmy się nie wiadomo jakich korzeni. I generał Bielak, i dzisiaj poseł dobrze służą swojej ojczyźnie. Gmina Łomazy, panie Andrzeju, i takie miejsca jak dzisiaj w Koszołach. Dużo tych masztów mamy takich pod te flagi nasze narodowe, biało-czerwone na terenie gminy Łomazy? Na terenie gminy Łomazy mamy we wszystkich, w większości sołectw. Na stadionie, przy urzędzie gminy, przy remizach strażackich, gdzie te uroczystości nasze patriotyczne się odbywają. Najpierw w imieniu samorządu gminnego chciałbym podziękować za zaproszenie panu prezesowi Tłoka. Tutaj właśnie po likwidacji szkoły powstało stowarzyszenie i cieszymy się bardzo, że w ten dzisiejszy dzień, w święto flagi, jest wśród nas tyle społeczności, a wśród nich dzieci, gdzie przekazujemy dla nich wiadomości patriotyczne, święto flagi, barwy nasze narodowe, które są w naszym sercu. My jesteśmy naszą społecznością i flaga i hymn państwowy są u nas w sercu. Cieszymy się z obecności pana posła, że jest z nami, że jest wśród nas. Cieszymy się, że ciągle, że zawsze mamy współpracę, że na pana posła zawsze możemy liczyć. Pan zawsze z nami współpracuje i służy naszej społeczności. Jest często obecny. My zapominamy o tym, że Łomazy tak naprawdę to gmina, samorząd, gdzie właśnie przykład doktora Hajdara. Znalazły tu miejsce, swoje domy, swoją ziemię, przyjaciół, narody, które tak naprawdę Polakami od urodzenia nie były, ale poczuły się Polakami w sercu później w historii. Jeśli dzisiaj jest bardzo dużo stwierdzeń i takich jakby zapewnień o tolerancji, to ta tolerancja na terenie naszej gminy była bardzo, bardzo wcześnie, bo w tejże gminie, jak już pan wcześniej zauważył, miało miejsce ileś pokoleń ludzi, którzy niekoniecznie byli narodowości polskiej. I co ich łączyło? Wspólny dom, wspólna gmina, wspólna ziemia i wspólne funkcjonowanie. Potrafili ze sobą współpracować, żyć, rozmawiać. I to ich łączyło, więc uczmy się od nich, że tolerancja to nie tylko puste słowo, tylko to, co możemy zaczerpnąć od naszych przodków, a oni są naprawdę, naprawdę byli i są nam przykładem, w jaki sposób należy funkcjonować, w jaki sposób należy współpracować i co ważne jest w każdej społeczności.